Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam do tego, abyście skorzystali z linku w opisie tego materiału, dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać współpracę. A dziś na tapet bierzemy sobie pozycję, nim wstanie dzień. Jest to komiks, za który jeżeli chodzi o ilustrację, odpowiada. Znany i ceniony na naszym polskim rynku, Ernesto Gonzalez, który już niejednokrotnie pokazywał, że jego styl artystyczny potrafi zarówno bawić, jak i wywoływać te mniej przyjemne emocje, czyli smutek, żal, nawet bym powiedział płacz, bo właśnie takim komiksem jest według mnie przedstawiona tutaj pozycja. Ernesto Gonzalez odpowiada oczywiście w tym wypadku za ilustrację natomiast Marika, Grzegorz, Janusz, Tomasz, Pastuszka oraz Rafał Skarżycki, jak między innymi tutaj są prawda wymienieni, odpowiadają za scenariusze i Ernesto González właśnie poprzez swój, no, jak wspomniałem, artystyczny kunst, bo jednak naprawdę bardzo lubię jego pracę. Tutaj Przedstawił i pokazał, że naprawdę potrafi na różne sposoby swój styl prezentować w zależności do tego, jaką historię ma przedstawioną. I jeżeli byśmy chcieli zobaczyć, to oczywiście w spisie treści są różne historii, historie. Przede wszystkim tutaj, właśnie chciałem. Wspomnieć pierwszą wyjście, które zaraz Wam zaprezentuję, bo ono dla mnie już na początku od razu przykuło szczególną uwagę i uważam je za najlepsze. Choć te inne też oczywiście są bardzo dobre. Jak Chodzące Nieszczęście, Traf, Idziemy w Noc, Legendy, śnieg, legenda, ostatnie polskie powstanie. Tytuły mogą nasuwać na myśl. Coś związane z naszym krajem i zgadza się, gdyż są właśnie one nawiązaniem do powstania warszawskiego. Kilka z nich zostało nagrodzonych na konkursie właśnie o powstaniu warszawskim. To było chyba lata 2007-2010, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi o sam opis komiksu, prezentuje się on następująco: jak zauważymy, tak w ogóle to Egmont odpowiada, za wydanie tej pozycji. Natomiast cena okładkowa to niedużo, bo 34,99. Jeżeli już teraz ta tematyka Was zainteresuje, to oczywiście na dole w opisie tego materiału znajdziecie link, gdzie możecie sobie nabyć ten komiks, gdybyście chcieli. No i sama okładka jest piękna, naprawdę przede wszystkim właśnie pobłyskuje nam ten napis oraz syrenka, prawda? Bo jakby to powiedzieć najłatwiej, Patrząc na nią, grzbiet też pozostaje w tej kolorystyce czerwono-czarnej. No i właśnie wcześniej widziany tył. Miękka oprawa ze skrzydełkami. Oczywiście komiks jest w wielkości takiego raczej standardowego zeszytu. Tak? Zeszytówki, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Nie może w wszystkich przypadkach, ale na pewno jak najbardziej tak. No i tak jak wspomniałem, przede wszystkim ta pierwsza pozycja, którą wspomniałem, czyli wyjście jest niesamowita. Tutaj te rysunki naprawdę mega, mega bardzo mi się spodobały. Krótka historia, która opowiada o pewnej tajemniczej, nazwijmy to postaci, żeby wam dosłownie nie zdradzać o co chodzi, z którą trzeba po prostu, no właśnie, co trzeba. Nie tak niewiele, a jednak zarazem tak dużo dla pewnych osób. Historia smutna, a jednocześnie taka też i brutalna, pokazująca ludzką naturę, kiedy po prostu dwóch młodych mężczyzn, dwóch młodych chłopaków, tak naprawdę, znęca się nad niewinnym kotem. Czy choćby nawet inna historia opowiadająca o, no właśnie o czym? Pewne rzeczy są dla ludzi, bo jednak mimo wszystko, czy to byli Niemcy, czy Polacy, to jednak były istoty ludzkie. A to, że miały w sobie no właśnie coś z tego złego, żeby nie mówić wprost diabelskiego, diabelskiej natury, no to już niestety wojna nigdy nie jest dobra. Wojna jest zła i na niej tylko wzboga wzbogacają się e, militarne koncerny prawda no nie oszukujmy się sami wiemy czas idealny teraz to co się dzieje na Ukrainie tak samo jest wielką tragedią ale i ogólnie na świecie co do samych rysunków przede wszystkim zauważyłem że właśnie one są dość takie mroczne i ponure ale są cholernie klimatyczne i przyznam szczerze że tutaj naprawdę Ernesto Gonzalez można powiedzieć że w Piął się naprawdę na wysoki pułap, bo one po prostu dają satysfakcję. Nie oszukujmy się, komiksy, czytamy głównie dla rysunków, przynajmniej jest tak w moim wypadku. Do, gdybym chciał przeczytać książkę, gdzie nie ma obrazków, to bym to zrobił, a jednak właśnie poprzez to, że mam swoich ulubionych rysowników, albo takich, których po prostu cenię. Tak jest właśnie w przypadku Ernesto Gonzaleza, więc tutaj naprawdę pod tym względem bawiłem się świetnie, choćby nawet właśnie tą historię też związaną z syrenką. Są to krótkie opowiastki, więc nie chciałbym się generalnie w nie zagłębiać, żeby wam nie zdradzać przyjemności poznawania, no i jedynie ten śnieg ostatni jest mimo że też nie jest to optymistyczna historia, to jest taki jakiś najbardziej delikatny w odbiorze, jeżeli chodzi o tą stronę wizualną tutaj te kolory są znacznie jasne, nośnik sam sobie jest jasnym białym, prawda, puchem też choćby nawet to dlatego może jest to z tym spowodowane, ale tak poza tym, tak jak wspomniałem, dominują właśnie tego typu klimaty i one są cholernie właśnie takie dobre, bym powiedział. Więc pod tym względem naprawdę bardzo pozytywnie nim w stanie dzień mnie zaskoczyło, nie ukrywam i cieszę się, że miałem okazję właśnie poznać ten komiks, przeczytać go i się podzielić z Wami, bo za tak niedużą kwotę możemy dostać tak dużo. Więc nie zastanawiajcie się, tylko go po prostu kupcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Oczywiście też nie zastanawiajcie się nad tym, aby skomentować, polubić i udostępnić ten film, aby dotarł do jak największej liczby odbiorców, bo raz, że i tematyka dobra, dwa, i że strona wizualna bardzo fajna. Fabuły też nie są... Złe są bardzo ciekawe. Jedne mniej, inne bardziej, ale jako całokształt ten komiks naprawdę tworzy fajną taką strukturę, która myślę zadowoli każdego. Także tyle z mojej strony. Oczywiście, subskrypcja i dzwonek mile widziane, abyście na bieżąco byli z moimi materiałami i żeby Wam oczywiście nic nie umknęło. Także zachęcam, zachęcam Was gorąco. Z mojej strony to wszystko, dziękuję Wam bardzo, widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!